My już spakowani, patrzymy jeszcze, wszystko ok. Wszystko ok, tylko była dobra. Jedziemy. Właśnie u Justynki. Wszystko z nią ok, stoi sobie. Wszystko sobie wyciągnę, żeby potem było ładnie. Idziemy właśnie z zaparzonym meszem do Justy, dać jej kolacyjkę, pożegnać się z nią. Nasze jedzonko robi się już w piekarniku. Dzisiaj jemy pizzkę, także pychotka. Odzwę się do was, tak już idziemy do stajni. Na dzisiaj, uwaga, uwaga, wszystko prawie zjadła. Prawie nic jej nie zostało, więc jestem bardzo dumna. Ubrana już piżamka, Anderka stajenna. Takie dobre było. Sianko ma w siatce i trochę jeszcze na ziemi. No i co? Idziemy zgasić światło. Żegnamy się. Do jutra. Ja już jestem w pokoju. Zaraz będę się przebierać w strzygon kursowy. A w sumie to rozbierać. Już wszystko mam pod spodem. Także widzimy się już, jak będę gotowa. Już jestem przebrana. Dzisiaj postawiłam na koszulkę konkursową Silver. Breczesy mam z Horze. Pasek. Oraz zaplecione włosy. Także oczywiście na to ubieram jeszcze frak i oficerki. Jestem na parkurze. Oglądam go pierwszy raz sama, więc stresik lekki jest. Jadę konkurs klasy L, tak jak wiecie. Uważam, że parkur jest dosyć trudny, ale zobaczymy. Jest to konkurs na czas, a Justa jest z tym dobra, więc dam jej troszeczkę poprowadzić mną, ale oczywiście z głową. Ja już wstępuję. Za 30 minut rozpoczyna się, za 20 minut rozpoczyna się mój konkurs. Za około 30 jadę, także trzymajcie za mnie kciuki. Tak jak mówiłam, konkurs jest na czas, więc jest to naszą mocną stroną. Byle bez rzutki do celu, w ładnym stylu przede wszystkim. Także Julia wam coś ponagrywała pewnie z rozprężenia i widzimy się już po przejeździe. Jestem już po pierwszym przejeździe i drugim też. Pierwszy przejazd na czysto, jak na razie w najlepszym czasie. Zostały 3 konie do końca, więc jestem strasznie podekscytowana i bardzo, bardzo, bardzo szczęśliwa. Justa prowadziła się super. Bardzo się dogadywałyśmy w tym parkurze. Ona reagowała na moje pomoce, ja trochę słuchałam się w nią. I myślę, że to był najlepszy parkur w życiu chyba elkowy. Jeśli chodzi o drugi przejazd, prowadziła się fenomenalnie. Tylko zapomniałam o przeszkodzie numer 6 i szybko na nią nawróciłam. W sensie trochę ją wybiłam z rytmu i trochę ją wybiłam jakby z linii prostej do tej szóstki. Dlatego po prostu przydarzyła nam się rzutka totalnie z mojej winy, ponieważ nie dało się tego wyratować.
ale drugi on poszła już super. Jestem bardzo szczęśliwa i bardzo zadowolona. Mam najlepszego konia na świecie. I odezwę się do Was, jak już poznamy wyniki. To udało się. Pierwsze w L. Najlepszy czas. 0 punktów karnych. Jestem bardzo, 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 bardzo szczęśliwa. I co? Widzimy się później, jak już się z Justyną występujemy, z której jestem niezmiernie dumna. I co? Do zobaczonka. Właśnie dostałam moją paczkę, którą wygrałam za najlepszego i najmłodszego uczestnika zawodów w klasie L. Pierwszą rzeczą jest taki piękny kantar granatowy, rozmiar full, więc idealnie. Drugą rzeczą jest odżywka do grzywy i ogona, która jest super, bo mam ją i bardzo ją lubię. Jest to mój drugi ulubieniec. Oczywiście po Dr. Horcie, bo tego nic nie przybije. I czaprak piękny z logiem Stajni Miszewo, ponieważ był to sponsor tego konkursu. Dlatego nagrody mi się bardzo podobają, rzeczy mi się naprawdę przydadzą. Dlatego też bardzo lubię przyjeżdżać do Barłomina, bo naprawdę nagrody są super. Także jestem bardzo szczęśliwa, bo naprawdę fajne rzeczy mi się udało zgarnąć. Także pakujemy się. No i odezwę się później, tak jak już mówiłam. Myś, jeszcze chwilę wstępujemy przed wyjazdem. Justa ma na sobie swój piękny, nowy kantarek, który dzielnie wywalczyłyśmy. Także jest piękny. No nie powiecie mi, że nie jest on piękny. Wstępujemy sobie. Tata już tam podłącza przyczepę. No i zaraz wyruszamy w końcu do domku. Tym sposobem żegnamy Barłomino. Justa dzisiaj wsiadła super, od razu za pierwszym razem, bez żadnego zawahania, więc bardzo się z tego powodu cieszę. Teraz podsumujemy sobie oba dni startów. Pierwszy dzień uważam, że był on dobry, ponieważ jechało mi się dobrze. Tak naprawdę jeden z moich najlepszych parkourów uważam. Justa prowadziła się świetnie. Byłam w stanie ją przytrzymywać, wysłać, odpowiadała na moje pomoce. Uważam, że jechałam dosyć płynnie i miałam co prawda zrzutkę, która była spowodowana przeze mnie. Zdarzały się błędy, ale i tak jestem bardzo zadowolona. Jeśli chodzi o drugi przejazd, miałam już jeszcze lepsze odczucia, ponieważ było jeszcze płynniej. Ja bardziej w nim myślałam, podejmowałam więcej dobrych decyzji. Również była rzutka, ale myślę, że tamta rzutka już była bardziej przypadkowa, ponieważ po prostu świeciło słońce na przeszkodę. Przeszkoda była dosyć jasna, więc już mogła jej trochę nie zauważyć. Ale odczucia i wrażenia miałam tak naprawdę bardzo dobre. I uważam, że przydał mi się bardzo te w sumie dwa parkury i to, że pojechałam do Melkę. Tym bardziej, że no tak jak wiecie, byłam sama, więc jak na pierwsze zawody, na których byłam sama, było moim zdaniem super. Jak wiecie, i w sobotę i w niedzielę konkursy były na czas, dlatego właśnie drugiego dnia dzisiaj pozwoliłam Juście mocniej galopować, co zdecydowało o pierwszym miejscu, także jestem bardzo szczęśliwa, dalej podekscytowana. Uważam, że zrobiłam kawał dobrej roboty, ponieważ ten parkour moim zdaniem wyglądał bardzo dobrze, jechało mi się jeszcze lepiej niż w sobotę, jeszcze płynniej, jeszcze pewniej, Justa oddawała jeszcze lepsze schoki, ja się z nią zabierałam. Co prawda w drugim przejeździe przytrafiła nam się rzutka, ale była to moja wina, ponieważ z tych emocji po pierwszym parkurze trochę zapomniałam parkuru i najeżdżając na szóstkę stwierdziłam, nie, to chyba nie ta przeszkoda. Trochę skręciłam na prawo i potem znowu nakierowałam na szóstkę, więc ciężko było jej mnie uratować, ale drugi człon skończyła już super i parkur do końca również pojechała bardzo dobrze, dlatego jestem z niej mega, mega zadowolona i mam nadzieję, że już niedługo pojedziemy na następne zawody oraz zdamy tą nieszczęsną licencję. Trzymajcie do nas kciuki. Zbliżamy się do stajni. Tu już widzicie górną stajnię i małą halę.
po lewej stronie, bo w czarnej oddali duża hala i pastwiska, także będziemy za jakąś nawet nie minutkę. I jesteśmy na miejscu, jedziemy za stajnię, tam ją rozładujemy i wypakujemy cały sprzęt. Już jesteśmy na miejscu, ja teraz chodzę z Justą, rozpakowujemy rzeczy jeszcze, sprzątaliśmy koniowóz, idziemy go zaparkować, Justę zaprowadzić do boksu, dać jej kolację. No i to na tyle dzisiejszego dnia. Tego vloga. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Chciałabym jeszcze raz bardzo serdecznie podziękować wszystkim, którzy mnie wspierali i trzymali za mnie kciuki. Wam, obserwatorom z Instagrama, którzy życzyli mi i powodzenia. Trenerce, czyli pani Marcie, bez której tak naprawdę nic by się nie udało. Za treningi i włożoną pracę w moje przygotowania oraz również ogromne wsparcie na zawodach. Tym razem niestety nie mogło jej być ze mną, ale mam nadzieję, że w następnych zawodach już ze mną będzie. Także naprawdę bardzo, bardzo dziękuję. Dziękuję stajni za taką możliwość oraz również pomoc. Dziękuję moim rodzicom, mamie i tacie za możliwość takiego wyjazdu oraz wsparcie. No i tacie za przewiezienie Justy, która na szczęście w pierwszą stronę dojechała zdrowa i bezpieczna. Jak na razie wracamy i również jest wszystko w porządku. Chciałabym też podziękować bardzo, bardzo, bardzo moim przyjaciołom, najbliższym znajomym, Julii, która była moim luzakiem i siedzi sobie tam z tyłu, bardzo mi pomogła, Hani, Darii, większości pracowników stajni, pani Agnieszka z biura, osobom trzymającym konie w hotelu, którzy też we mnie wierzyli, paniom na kuchni, panom stajennym i wszystkim oraz przyjaciołom pozastajennym. Szczególnie chciałabym podziękować Julii, Kubie, Oliverowi i Maćkowi za to, że przyjechali mnie, odwiedzili, zrobili mi super niespodziankę. Także dziękuję Wam bardzo wszystkim i mam nadzieję, że taki vlog Wam się podobał, że to nie będzie ostatni, że spotkamy się jeszcze w takiej formie. Jeżeli tak, to koniecznie zostawiajcie łapki w górę i subskrybujcie kanał, aby nie przegapić następnego odcinka. I co? Do zobaczenia!